Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Mariusz Andrukiewicz i dzisiaj zaczynamy cykl spotkań z osobami, które będą opowiadały o swojej drodze. O swojej drodze, na której zdarzyło się dużo różnych trudnych chwil, ale dzięki wsparciu, dzięki determinacji, dzięki wytrwałości są dziś w miejscu zupełnie innym. Mam nadzieję spotkać się z kilkunastoma, może więcej osobami, które opowiedzą Państwu o tym, że warto zmagać się czasami z najtrudniejszymi sytuacjami po to, żeby osiągnąć coś, co jest absolutnie nieuchwytne. Ogromną radość ze zmiany, radość z życia, które się całkowicie przemieniło. Dzisiaj będzie ze mną pierwszy Tomek, a w następnych spotkaniach kolejne osoby. Witam Państwa. Zaczynamy. Ja też witam. Dzień dobry. Witam. Witam Tomka dzisiaj ze mną na spotkaniu. Tym spotkaniem z Tobą chciałbym rozpocząć ten cykl spotkań z osobami, które w wyniku różnych trudnych, kryzysowych sytuacji znalazły się w jakimś punkcie zwrotnym w życiu, ale sobie poradziły. I lepiej lub gorzej radzą sobie dalej. Do dziś. Spotkaliśmy się, Tomku, jakieś 18 lat temu. Pierwszy raz. Jedno z lepszych moich spotkań w życiu. I to, co dla mnie też jest ważne, to to, że właśnie zaprosiłem Cię do tego spotkania dzisiaj, bo jesteś jedną z takich osób, które dają mi ogromnie dużo frajdy, jak patrzę na Twoją zmianę. Ale zanim ta zmiana nastąpiła, to jakoś to Twoje życie się toczyło inaczej. Opowiesz o tym? No, myślę, że czasu byśmy tutaj wykorzystali dużo, żeby opowiedzieć. Nie jestem w stanie opowiedzieć tego wszystkiego. Natomiast jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest taka, że zacząłem pić jak wielu innych ludzi. Zacząłem korzystać z tak zwanych uroków alkoholu, przy czym dobrze się bawiłem, dobrze się czułem. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy z tego, że wpadam w pułapkę. Nie? Że jednak to, co mówili mi starsi, a uważaj, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, to wydawało mi się, że to jest jakiś komunał, że to takie, no gadają, bo a pewnie zazdroszczą, bo już nie mogą. Nie? Natomiast no, życie pokazało mi, że z alkoholem to nie jest zabawa, przynajmniej nie wieczna zabawa. Na początku być może było fajnie, było przyjemnie, bo nie będę kłamał, że w takim etapie życia się nie znajdowałem. Natomiast to, co stało się później, to były już rachunki za to picie. Wysokie? Bardzo wysokie. Bardzo wysokie, bo straciłem rodzinę. Wydawało mi się, że jestem bardzo fajnym ojcem. Okazało się, że nie. Syn mi to wprost powiedział, że nie. To było moje wyobrażenie o sobie. To dzisiaj na to patrzę w ten sposób, że tak naprawdę nigdy sobie nie zdawałem sprawy z tego, co robi w moim życiu alkohol, albo co ja robię w połączeniu z alkoholem. Także utrata rodziny, utrata też domu, bo odszedłem, ale odszedłem dokąd? Odszedłem donikąd, no po prostu przed siebie. Nie? Gdzieś jeszcze jakaś we mnie taka pijacka duma spowodowała to, że się zawinąłem, poszedłem i ja wszystkim pokażę, ale przepraszam, co? No nie pokazałem nic dobrego, nie? 7 lat gdzieś tam się włóczyłem, to tu, to tam, obijając się o wszystkie możliwe obce ściany, tylko nie o ściany własnego domu. Moja pierwsza żona wystąpiła, mówię pierwsza, bo ja już jestem szczęśliwie żonaty drugi raz. Ktoś powie, ach, nie korzysta z doświadczeń, ale nie narzekam. Moja pierwsza żona wystąpiła o rozwód, rozwiodła się ze mną i powiem Wam szczerze, jestem może jednym z niewielu, który tak mówi, ale zawsze powtarzam, że nie chciałbym mieć takiej żony, jak moja żona miała męża. Nie chciałbym. To krytycznie.
osoby? No, myślę, że mógłbym też powiedzieć, że dość trzeźwo, bo potrafię na siebie spojrzeć, na to, co się działo w moim życiu, jak ja się zachowywałem, potrafię na to spojrzeć tak właśnie dość obiektywnie. No i to, co to był za moment, Tomek, że w którym momencie uznałeś, że czas to przerwać? Co to był za kryzys? To nie jest takie proste. To nie jest tak, że szedłem ulicą i nagle stwierdziłem, że nie wiem, nierówno chodzę, czy tak jak to ty kiedyś powiedziałeś, brzydko mi z buzi pachnie, nie? Po prostu doszedłem do ściany. To już się dalej nie dało. Ja żyłem w takim systemie, piłem detoks. Ostatnie pół roku byłem 6 razy na detoksie. Docierałem tam, nie wiem czasami jak, ale znalazłem sobie taki pijacki sposób na to, że tam mnie stawiali na nogi, wychodziłem, piłem dalej. I po ten 6 raz, kiedy byłem na detoksie w Andrychowie, przywieźli w nocy... mogę śmiało powiedzieć, że przywieźli coś, bo to później się okazało, że to jest kobieta, natomiast nie można było rozpoznać, że to jest kobieta. To było coś strasznego. Ja nie mówię coś, żeby obrazić, tylko że to było coś strasznego, straszny widok. Brudna, jakaś poczochrana spała gdzieś na jakimś węglu i przez 10 dni wyła. Wyła, przerażliwie wyła. Nie, żadne zastrzyki nie działały, nic. I padło takie zdanie, bo ja zapytałem pielęgniarki, a kto to, co to, jak to. A pielęgniarka mi powiedziała, panie Tomku, pan może być następny. I tak jakby mi ktoś coś w głowie pootwierał. Nie? Po prostu zdałem sobie sprawę, że doszedłem do ściany, że ja już nikomu, ani sobie, ani nikomu nie udowodnię niczego. Ja próbowałem wszystkim udowodnić i sobie, że ja potrafię pić. I uporczywie, z uporem maniaka, piłem i rujnowałem się. Rujnowałem się fizycznie, psychicznie. Czułem się nikim. Nie? Czułem się jak takie coś. Tomek, co według ciebie różni? No, często ludzie o tym mówią, nie piję. Jak będę chciał, to nie będę pił. Tak? I nawet nie piją. Jakiś czas, tydzień, dwa, miesiąc, pół roku. Mówią, udowodniłem, że sobie radzę. Jaka jest według ciebie różnica między abstynencją a trzeźwością? No więc różnic jest wiele. A jedną właśnie widzisz teraz. Bo gdybym tylko nie pił, gdybym był tylko abstynentem, to nie siedziałbym tutaj z tobą i nie rozmawiał o tym, bo bym się wstydził. Ja trzeźwieję, więc mam tą odwagę już mówić o sobie. Przecież to, że jestem alkoholikiem, to ja dziś wiem, że to nic złego. Przecież ja jestem chory na chorobę alkoholową, jestem uzależniony. No i co, jak będę chory na grypę, to będę przed całym światem ukrywał, że nie mam grypy. Jak będę, nie wiem, miał raka, to będę ukrywał skrzętnie przed... Abstynencja, trzeźwienie to są dwie zupełnie inne sprawy. Trzeźwienie to jest pewien proces. To jest proces, bo abstynencja to jest zakręcić butelkę, to każdy głupi potrafi. Odkręcić, zakręcić butelkę, to każdy nawet nie musi umieć czytać, pisać. Odkręci, zakręci, to jest ruch w odwrotną stronę. Natomiast do trzeźwienia już się trzeba trochę przyłożyć. Nie? To trzeba dużo pracy, to trzeba chcieć przede wszystkim być otwartym, być gotowym na różne sugestie. Nie mądrować. Ja nigdy nie próbowałem być mądrzejszy od tych, którzy już na przykład są gdzieś dalej ode mnie. Czy trzeźwienie to też według ciebie naprawianie strat? Oczywiście, tylko że nie zawsze się da. A tobie się udało? Nie. Mhm. Nie. Ja nawet gdybym chciał naprawić tamte krzywdy i straty z tamtego życia, bo ja już sobie podzieliłem to życie na to obecne i na tamto, to nie jestem w stanie, bo ze mną nikt nie chce rozmawiać. Mój syn ze mną nie chce rozmawiać. No, pierwsza żona, no, to bym się bardzo niepokoił o kobietę, gdyby chciała ze mną rozmawiać, bo tyle krzywd, co ja jej wyrządziłem, to naprawdę nie dziwię jej się, że nie chce. Więc nawet nie próbuję. Robiłem jakąś tam próbę kiedyś z synem, ale
ale nie poszło. Natomiast tym życiem, w tym życiu teraz, w tym drugim życiu, staram się żyć tak, żeby nikt przeze mnie już nie płakał. Staram się rekompensować tak jakby za tamte winy, za tamte grzechy tym obecnym wokół mnie. No i to też chciałem cię o to zapytać. Jak na dziś postrzegasz tą zmianę w życiu takim rodzinnym, zawodowym, społecznym? Co się zmieniło, jak przestałeś pić, jak zacząłeś trzeźwić? Jak zacząłem trzeźwić, jak trzeźwieję. Zmieniła się jedna rzecz, która mi się bardzo podoba. Jestem fajnym facetem. To fakt. Jestem fajnym facetem. I wiecie co, i to nie jest jakieś nieskromne, po prostu potrafię o sobie to powiedzieć. Kiedyś mówiłem o sobie same złe rzeczy. Nawet tu, gdybym chciał to powiedzieć, to byłoby wycięte i byłoby tylko widać ruch moich ust. Nie? Ale tak było, a jest zupełnie inaczej. Ja naprawdę staram się... Ja nie jestem katolikiem, ja nie chodzę do kościoła, nie biegam. No taki mój wybór. Natomiast moja żona bardzo często mówi w ten sposób, że chciałaby, żeby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Że ja mógłbym być dobrym przykładem dla katolików. No tak, tak to sobie tak nazywa. No i ogromne zmiany są, ogromne zmiany. W pracy? W pracy? Myślę, że też, dlatego że w pracy nie nawalam. W pracy jestem solidny, odpowiedzialny, mam jakiś autorytet też wśród ludzi. Być może za to, za moją pracowitość na pewno, za moją tą szczerość, którą, no, bo jak mi się coś nie podoba, to mówię o tym, ale nie mówię w taki sposób, żeby kogoś jakoś dotknąć, urazić, żeby zrobić mu przykrość, tak jak kiedyś, bo kiedyś to, nie wiem, wyzwałem, czy ubliżyłem. Dziś robię to zupełnie inaczej. Także przekłada się to moje trzeźwienie, to, że nie piję, przekłada się na całe moje życie. Ja wiecie co, w tym miesiącu skończę 62 lata. Stary chłop już jestem. Natomiast doświadczam ciągle nowych rzeczy. Doświadczam ciągle nowych rzeczy, takich, które jeszcze mnie bardzo często zaskakują. Kiedy będąc nawet młodym, jeszcze takim bardzo ogarniętym człowiekiem, ja nigdzie nie jeździłem, nie podróżowałem, bo zawsze mówiłem, że a napić wódki to ja się mogę w domu, po co mi tam gdzieś jechać? Nie? W tej chwili nie wiem, zjechałem pół Europy. Całą Polskę jeżdżę, już mam zaklepane w czasy na przyszły rok, już mam opłacony domek, już wiem gdzie pojadę, już wiem. Gdzie pojedziesz? W Bory Tucholskie. W Bory Tucholskie nad Jezioro Ostrowite. Także no to są owoce tego trzeźwienia. To nie jest mało. Okay. To jest bardzo dużo. Tomek, wiele osób trzeźwiejących mówi, że takim ważnym elementem trzeźwieniu jest duchowość. Powiedziałeś, że nie jesteś związany z żadną wiarą. Mm. A czy pojmujesz duchowość jakoś inaczej? Jest to dla ciebie ważny element trzeźwienia? To jest takie ciężkie dość pytanie. Poproszę o następny zestaw pytań. Bo się bym musiał długo zastanawiać. Okej. A powiedz, czy ruch aoski dla ciebie jest ważnym elementem trzeźwienia? Jeszcze? Jest bardzo ważny, dlatego że znowu to może zabrzmieć jak jakiś komunał, banał. Natomiast nie wyobrażam sobie, to znaczy nie to, że nie wyobrażam sobie życia mojego, ale nie wyobrażam sobie trzeźwienia swojego bez ruchu aoskiego, bez terapii, bo to są tak jakby dwie zupełnie inne rzeczy. Ruch aoski daje mi kontakt z trzeźwiejącymi alkoholikami, dzielenie się doświadczeniami, radościami, smutkami i tak dalej. Natomiast terapia daje mi narzędzia i to wszystko w połączeniu daje siłę, daje szansę. Gdybyś miał
dzisiaj powiedzieć komuś, kto jest w tym samym miejscu, w którym byłeś 17 lat temu, coś, co chciałbyś przekazać, to co byś powiedział? Jak najwcześniej. Jak najwcześniej. Szkoda lat. Niczego sobie nie jest w stanie nikt udowodnić, ani nikomu innemu, przez to, że się uprze i będzie pił i pił i tracił. Nie? Szkoda lat. Jak ja się cieszę, jak przychodzą młodzi ludzie, na przykład przyjdzie ktoś młody na meeting, to mam zawsze dwa uczucia. Z jednej strony radość, a z drugiej żal, że ja tak późno. Okay. Mogłem zaoszczędzić sobie i innym dużo, dużo łez, zmartwień, przykrości, zawodu. No, gdybym... Ale widać, taka moja droga. Widać, musiałem tu usiąść jako 62-letni, doświadczony przez życie człowiek i się podzielić takimi doświadczeniami. No. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Dzięki.